Hej, cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Witajcie o poranku. Słuchajcie, już jest jasno. Ja nie wiem, jest dosłownie, no, która jest? 8? 7:30? Nie, no, 7:30. A wygląda, jakby była 12. Nie, no, nie przesadzajmy, może jak 10. No, uwielbiam to. Uwielbiam tę porę roku, kiedy te dni są dłuższe, kiedy wcześniej jest jasno, kiedy do późna jest jasno, bo czuję, że mam o wiele więcej czasu, aby ogarniać, robić, działać, być produktywną. Bardzo lubię takie dni. I dzisiaj w ogóle, jak rano myłam zęby, nakładałam pielęgnację, tak się zastanawiałam, a może by z wami przetestować nowy puder, a może by pomalować się później, a może by coś tam. A potem mówię, kurde Magda, a może by się dzisiaj nie pomalowała, może sobie zrobisz dzień bez makijażu, więc tak oto będę dzisiaj wyglądać, ale założyłam taką energetyczną, czerwoną bluzę, żeby dodać sobie energii i wigoru. Więc tak, dzień bez makijażu, moi drodzy, raz na jakiś czas się przyda, więc nie maluję się, później pewnie wleci jakiś trening, tak mi się wydaje, więc już mam z głowy demakijaż i troszeczkę czasu zaoszczędzonego, więc będę mogła to wykorzystać w inny sposób, ale plany są spore, więc działamy od samego rana. Zróbcie sobie kawkę, herbatkę, zapraszam Was na vloga. Ja robię śniadanie, croissanty, bo jeszcze nam troszeczkę ich zostało, więc chcielibyśmy je wyjeść z serem, z żurawiną, z prosciutto zapiekane w piekarniku, do tego kaweczka i jedziemy z tym dniem, moi drodzy. Także rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam Was na kolejny dzień ze mną. U mnie na kanale z tego robi się jakaś telenowela. Znowu pada, moi drodzy. No co jest z tą pogodą? Gdzie jest moja ukochana wiosna? No proszę, chciałam dzisiaj iść pobiegać i możliwe, że nic z tego nie wyjdzie, bo po ostatnim bieganiu no troszeczkę mnie katarek złapał, więc trzeba uważać. Jeśli się nie uda, to wymyślę coś innego. Może joga, bo moje ciało też potrzebuje tak na chwilę odpocząć, kiedy jest intensywnie. Pod względem ruchu, pod względem aktywności i tak czuję, że no, przydałoby się może dać sobie 1, 2 albo 3 dni na regenerację, żeby tak, wiecie, odsapnąć chwilę, ale joga jest super, joga jest ekstra, cieszę się, że codziennie joguję i takie 10-15 minut o poranku albo wieczorem naprawdę może dać bardzo pozytywne skutki, efekty i ja to widzę. Ja to naprawdę widzę w większym zakresie ruchu i jakoś ta koordynacja jest lepsza, już się nie chwieje na boki, więc ja też się Wam polecam. A co teraz robię? Jak widzicie, siedzę w biurze, ogarnęłam sobie laptopa, wszystkie materiały, jakie mam do montażu, skopiowałam, posortowałam. Nareszcie mam prawie że czysty pulpit. W ogóle w tym tygodniu nie planuję większych nagrywek w tygodniu oczywiście pracującym, ponieważ chciałabym zrobić porządki w biurze i myślę, że najlepiej je zrobię i najbardziej efektywnie, także nie będę nagrywać, więc wybaczcie, ale ja muszę naprawdę się na tym skupić, a poza tym co bym miała Wam pokazać? Porządki, jakie robię na dyskach, albo na laptopie, albo na telefonie, bo tak, chcę to również zrobić i może jak powiem to głośno, to rzeczywiście jak spotkamy się w kolejnym vlogu, to Wam powiem, nareszcie udało się, odhaczyłam całą swoją listę, chociaż pewnie nie, myślę, że jeszcze kilka tam podpunktów zostało, jeśli chodzi o nasze wyzwanie sprzątaniowe, ale mam nadzieję, że do końca kwietnia się z tym uporam, ponieważ chcę talerze, chcę moje talerze, chcę moją nagrodę, a jeszcze tam kilka rzeczy jest do zrobienia. No, także siedzę, mam tutaj reszteczkę kawy, ale zrobiła się zimna, więc nie jest już taka smaczna, mam swoją wodę, też wyczyściłam karty, mam gdzie nagrywać, nie jest wszystko przepełnione, więc spoczko tak pomalutku na spokojnie. Myślę, że potem wyjdziemy na chwilę, bo też chciałabym jednak podjechać do jednego sklepu, może do dwóch, trzeba podjechać też do EDFS-u, ponieważ nasza kanapa w pewnym momencie troszeczkę zeszła z ceny, a pan powiedział, że jeśli będzie różnica w cenie od momentu naszego zakupu do momentu dostarczenia nam tej kanapy, jeśli ona będzie niższa, to ta różnica zostanie nam zwrócona na konto, więc jest niższa, 50 funtów, moi drodzy, myślę, że warto, bo to te 50 funtów możemy wykorzystać na coś innego. Dlatego zawsze sprawdzajcie, pytajcie, bo czasami można, bo są takie ukryte
kruczki, smaczki, z których można skorzystać, a nie zawsze o tym ekspedienci mówią głośno. No, okej. Okay. No i jeszcze kilka rzeczy innych, takich ekscytujących bardziej chciałabym zrobić, ale na razie sprawy biurowe. Pomyślałam, że się tak na chwilę odezwę, zrobię update, gdzie zniknęłam o poranku. Tak, siedzę w biurze, ale już bliżej niż dalej. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Ja się tutaj rozsiadłam wygodnie przy wyspie, bo... Zwykle. Bo obiad się tutaj gotuje, moi drodzy. Jesteśmy głodni. Podgrzewa. No w sumie podgrzewa. Gotuje troszkę też. Ale Marcin chce wam zdradzić najlepszy przepis... Nie. Tak, najlepszy przepis na blok czekoladowy. Znaczy, no moim zdaniem, bo to jest blok mojej mamy też. No tak, no to najlepszy przepis na najlepszy blok czekoladowy. Bo kostka masła. Stwierdził, że będzie piec. Nie jest pieczenie. Słucham? Nie jest pieczenie, to nic się nie piecze. To się nic nie piecze? Sorry, ja nigdy bloku czekoladowego nie robiłam. Ale z racji tego jeszcze dopowiem tylko, że my nie kupujemy słodyczy. Niestety musimy sobie je sami robić. To tak, kostka masła. Tak naprawdę to trochę, bo muszę przepis trochę zmodyfikować, bo to jest przepis na pół kilograma mleka w proszku, a tam jest 400 gramów tylko, więc takie niecałe pół szklanki mleka, kostka masła. Ta szklanka jest oszukana. No, tak jest. I kostka masła, pół szklanki mleka, to mamy. Tak, do rondelka. Okej, okay. I wszystko razem podgrzewasz, tak? Tak, i wszystko razem gotujesz. Mhm. I cukru to tutaj... Tym razem gotujesz. Tym razem gotujesz, tak. I cukru powinno być tak, pół szklanki mleka. To już ustaliliśmy. Kostka masła, dwie szklanki cukru i 3 do 4 łyżek kakao. I to wszystko? No i 400-500 gramów mleka w proszku i tak około 250 gramów herbatników. A to są herbatniki, ja myślałam, że to są krakersy. Mhm, okej. Okay. No i wszystko tak rondelkujesz, podgrzewasz w rondelku, ale tylko... To gotujesz czy podgrzewasz? Nie, no gotujesz. To masło z mlekiem, z cukrem i z kakao. Aha. Przecież powinienem to spaść. No dobra, sobie. Tak, i później musisz to wystudzić. Okej. Okay. Później dosypujesz do tego to mleko i herbatniki pokruszone i gotowe. I wykładasz. Na blachę? Na blaszkę jakąś, no. I potem musisz do lodówki to wstawić, czy? Tak, do lodówki. Że? Czyli dzisiaj jeszcze będziemy mogli zjeść? Wieczorem pewnie. O, miło. Fajnie. I to wszystko? To wszystko. Aha, czyli teraz... Gotujemy. Teraz rozpuszczamy, gotujemy, tak. Robimy tę masę. Okej. Okay. Ja myślałam, że to jakaś rysa jest. A to nie, to jest odbicie od rundelka. Sam cukier. Sam cukier po prostu. Więc bardzo fit. Mhm. Mhm. Zdrowo, smacznie i zdrowo. Oj. Miło, że dzisiaj ty coś słodkiego robisz. Chyba masz naprawdę ochotę. Już kiedyś, wiesz, tak miałem ochotę. O, i wiesz co, jakbyś chciała, to można rodzynki do tego dosypać. Nie, albo tutaj. Orzechy. O, orzechy już tak. Orzechy mogą być, ale rodzynki nie, dzięki. Pas. Jak to nie chcesz ten? A jakie orzechy chcesz? No, orzechy włoskie. Nie włoskie, przepraszam. Laskowe będą najlepsze. Tak? Tak. Jeśli takowe mamy, to laskowe byłyby też idealne. No. To, i to potem będziesz studził, tak? Tak, ci się nie musi przestygnąć, żeby się... Aha. Żeby się nie zważyło. Mleko nie zważyło. Okay. Czyli akurat pojedziemy, wrócimy i powinno być gotowe do ogarnięcia. No, czyli kolejny etap za kilka godzin. Marcina, więc pora na outfit of the day, moi drodzy. Spójrzcie, jaka fancy kurtka. Ostatnio mogliście ją zobaczyć przy okazji małego mierzymy
podczas oglądania ostatniej tygodniówki. Ale powiem Wam, że ta kurtka jest idealna na tę pogodę. Czegoś takiego mi brakowało. Może nie jest jakaś super fancy, elegancka i tak dalej, ale na spacery, na wyjście do sklepu, na taką pogodę, kiedy cały czas pada, świeci słońce, jak świeci słońce, to można ją rozpiąć i ona jakoś tak, no nie wiem, no nie poce się w niej. Ale jak pada i jak jest wietrznie, to idealnie mnie chroni. Ma też kaptur, więc spoko. Ona też jest taka bardzo przyjemna w dotyku. Taka mięciutka. No fajna, fajna. Cieszę się, że ją dorwałam, że ją kupiłam i ją mam. Bo teraz myślę, że moja szafa, jeśli chodzi o krycia wierzchnie, jest uzupełniona. Nic mi więcej nie brakuje. Na wiosnę... Na lato na pewno, nie? Na jesień chyba też nie i na zimę. Chociaż czy ja planuję kupić jakieś pasznie, wydaje mi się. No, także jak na ten moment jestem bardzo, bardzo zadowolona. No, zrobiliśmy małą przejażdżkę po sklepach. Kilka punktów. Teraz już ostatni zahaczamy. Zahaczyliśmy. Maciej tylko musiał podejść do Halfordsa. Jakieś tam narzędzia, znacie go? Jakieś narzędzia zamówił i lecimy do domku. Ponieważ dzisiaj będziemy planować nasz Eurotrip. Najwyższa pora wszystko zabukować, wszystko zarezerwować, zrobimy sobie kawkę. Pewnie Marcin dokończy ten blok czekoladowy. Chciałam powiedzieć, że upiecze go, ale go się przecież nie piecze. Tylko wystarczy go przyłożyć do tej blaszki i poczekać. No, no i ja bym chciała zrobić mały meal prep, ale czy pójdziemy dzisiaj biegać? Troszkę to się stało wątpliwe, ponieważ cały czas pada, cały czas. No sorry, że Wam troszeczkę narzekam na tę pogodę, ale kurczę, no ja przyciągam, afirmuję i mam nadzieję, że w końcu przyciągnę tę wiosnę. Mam wrażenie, że w tamtym roku było tak samo. Też Wam mówiłam, jak w Polsce było pięknie, a tutaj cały czas padało. Brakuje mi już po prostu słońca, brakuje mi tych ciepłych dni, brakuje mi tego, aby wyjść na spokojnie, na spacer, nie martwić się, że za 15 minut może zacząć padać deszcz. Tyle. No. Okej. Okay. Czekam dalej. Przeglądam sobie w międzyczasie Legimi, dodaję jakieś książki do przeczytania. I tak to się kręci, moi drodzy. Wróciliśmy do domu. Nie było nas... Nie, tak z 2 godzinki, więc całkiem szybko i sprawnie nam poszło. Wszystko ogarnęliśmy, prawie że wszystko załatwiliśmy. Marcin kończy blok czekoladowy. Ja ogarniam tutaj pranie, wszystko muszę złożyć i pokażę. Zrobimy sobie taki szybki food haul. Kilka rzeczy dosłownie kupiliśmy w Aździe. I co potem? Potem to... A, i ty będziesz zmieniał gniazdko, tak? Tak. A ja zrobię meal prep, bo kilka rzeczy chciałabym ogarnąć tutaj w kuchni, tak żeby... Łatwiej było wejść w nowy tydzień pracujący, żeby śniadania i kolacje i lunche do pracy robiły się praktycznie same. A ty co teraz robisz? Ruszę herbatniki. Dobrze, i tutaj już widzicie, foremka jest gotowa. Tada! Silikonowa z IKEA. Całkiem spoko. I pokażę Wam Marcin dokładnie, jak robicie. Marcin gotuje, proszę. Nasz szef kuchni. Niech się tutaj spisuje. Śmieje się. Nie śmieje się. A gdzież bym mogła? Słuchaj, bo nie ma jak to zrobić ciasto na tydzień. Nie na weekend, na tydzień. Na tydzień, nie? Widać, że już cię troszeczkę tak przycisnęło. Do słodkiego. No. Zastanawiam, czy dorzucić jeszcze herbatników. Może by miało być 250, ale to jest 100 gramów. Czyli 20%, czyli 200. No to naprawdę powinno starczyć. Też mi się wydaje, że wystarczy, będzie za dużo. Dobra, ostawiam orzechy, was. Orzechy, dawaj, orzechy. Co tutaj się stało? No, dodałem mleko. Jakie mamy składniki już? Wszystko oprócz herbatników. Aha, czyli mleko dodałeś i... W proszku, tak. Mleko w proszku i coś jeszcze? Nie. Aha, czyli to tylko... To mleko w proszku tak właśnie to zagęszcza. O kurczę. A tutaj już czekają herbatniki i orzechy. Orzechy laskowe. Ładnie to wygląda. Powiem Ci, że pachnie czekoladowo. No. Bardzo ładnie pachnie. Dobra, lecimy z tym, moi drodzy. Tutaj efekty dźwiękowe. Jednak jest zmiana. Bo tamta foremka wydała się za mała. Okej, okay, co my tutaj mamy? Banany. Będziemy robić szejki. To już ten czas w roku i mnie nie obchodzi pogoda za oknem. Mamy orzechy brazylijskie, samo zdrowie. Mamy orzechy laskowe, samo zdrowie. Mamy
chlebobułkę. Mamy chleb. Świeżutki, pachnący jeszcze. O! Orzechy pekan. Uwielbiam orzechy pekan. One są świetne. Ulubione moje orzechy. Mamy też... Ha! Ale jestem mądrym człowiekiem. Miał być jogurt naturalny, a ja wziąłam 2 Greek Style. Brawo, Magda! Ale damy radę, rozmieszamy. Mamy jeszcze czosnek. Mleko. Geniusz. No jest. I cebulka. Bo się kończy. I to wszystko. Moi drodzy, jak wygląda mój meal prep? Otóż tak, że przygotowuję lunch na jutro, kolację na dzisiaj. Wszystko myję, porcuję, chowam. Marcin testuje nowe gniazdko, stąd też zmywarka w tle, no ale u nas to żadna nowość, albo pralka, albo zmywarka, ale słuchajcie, skończyłam. Jest meal prep, są półprodukty, wszystko przygotowane i ja polecam, bo to ułatwia sięgać po zdrowsze rzeczy, robić zdrowsze posiłki. I tak, co my tutaj mamy? Brazylijskie orzechy, panie Marcinie, przyłożyłam do takiego pojemniczka, zobacz, abyś codziennie rano mógł sięgnąć. Żeby to nie było schowane gdzieś w szufladzie, tylko na widoku, a wiadomo, brazylijskie orzechy są bardzo, bardzo zdrowe. Tutaj mięta umyta, mamy też rukolę na kanapki, również umytą, już ogarniętą, orzechy, zobaczcie, no mamy laskowe, mamy cashew nuts, nerkowce i orzechy włoskie, wszystko już ładnie tutaj przygotowane. Nasz lunch do pracy, sałatka z burrato dla mnie i dla Marcina. Nie ma za co. I tak, teraz mrożonki. Przede wszystkim dorsz poporcjowany. Proszę, na 4 obiady powinien dać radę. Tutaj mamy borówki, również poporcjowane albo na koktajle, albo na owsianki, albo na inne posiłki. Tutaj są maliny, przepyszne swoją drogą i truskawki, też bardzo, bardzo dobre hiszpańskie, naprawdę trafiliśmy. I jeszcze od razu w Thermomixie sobie starłam gorzką czekoladę do owsianki i ser parmezan. Tak, na dzisiejszą pizzę prawdopodobnie. No i tak to wygląda. Teraz schowam do lodówek, do zamrażarek, do lodówek i będzie gotowe. Dziękuję, pozdrawiam, zajęło mi to tak no z 1,5 godziny. Gdyby Marcin mi się nie krzątał pod nogami, to myślę, że byłoby szybciej. A teraz kawka i planujemy, tak? Mhm. Ready na planowanie przygody życia? Bo to będzie przygoda życia. Kolejna. Ja ci gwarantuję.
To będzie jedna z największych przygód życia do tej pory. Okay. Eurotrip, moi drodzy. Let's go. Bratysław, którego wyjeżdżamy? Nie wiem, od czego zacząć tak naprawdę. Ja zacznę od umycia rąk. Umyj ręce. Słuchajcie, tutaj niby jesteśmy w domu, a dzieje się tak dużo. Nagły plot twist życiowy. Totalnie się tego nie spodziewaliśmy. Wiesz co, ja nie wierzę. Ja uszom nie wierzę. Jedną rzecz naprawisz, drugą popsujesz. No, co ja popsułem? Nic nie popsułem, no. No, ale może wyjaśnić, co się wydarzyło, co się stało. Co, no, pies nawalał. Słuchajcie, nie mamy ciepłej wody. Nie mamy ciepłej wody, więc... Nie mamy ogrzewania. Nie mamy ogrzewania, a Magda jeszcze przewietrzyła cały dom. 2 godziny temu. I tak troszeczkę zimno nam się zrobiło i tak, wiecie, podkręcamy temperaturę, podkręcamy, a nic się nie dzieje. I nie ma. Więc... Nie ma. Nie będzie, a przez najbliższe 2 dni. Tak. Rano zastanawiałam się nad tym, o, kiedy by może zacząć brać zimne prysznice. Więc proszę bardzo, zagadka rozwiązana. Życie zdecydowało za mnie. Tutaj pięknie sobie planujemy cały Eurotrip. Nie, no rewelacja po prostu. Chociaż truskawki są dobre, co? Ja nie wierzę. No, to jest druga rzecz, która się popsuła, to czekamy teraz na trzecią, uważam, że będzie to pralka. Naprawdę, ja czekam na to, na pralkę! To nie miał być piec, to miała być pralka. A zobaczcie, jakie mamy piękne winogrona. Chociaż tyle. Chociaż lunch mamy na jutro zrobiony, obiad mamy. Kocem możemy się jeszcze przykryć dzisiaj. Nie, nasza kolor jest akurat spoko. Jutro ma być dość w miarę ciepło. Nie ma żadnej tej? Takiej wiesz? Czego? No, warmera? Nie. Muszę sobie nalać gorącej wody? Nie. Będziemy wodę z grzejniku. Raczej ja. Z czajnika sobie przynosić na górę. Nie, no wykąpiemy się jakoś. Chcę! O! O! Chociaż tyle! Chociaż tyle się, mam nadzieję, udało. No, ale... mam nadzieję, że się udało. Nie, no nikt się tego nie spodziewał. Strasznie, no kurczę, no już tę zmywarkę byłam w stanie przywoleć. Ale mamy chyba diagnozę, więc spokojnie, części zaraz się zamówią. No nie wierzę, po prostu nie wierzę. No, także tak. Co poradzimy, nic nie zrobimy. Planujemy dalej. O, w razie czego, wiesz co? Wiesz, co będzie dobre w sumie? Mhm. Jak pizzę zrobimy już, to zawsze tutaj piekarnik będzie działał, to będzie trochę cieplej. O. Można piekarnik włączyć, otworzyć drzwiczki i masz, proszę bardzo, elektryczne ogrzewanie. Słucham? Ty to wiesz, na co nosisz na karku, nie? Masz co nosić jednak na karku. O, proszę bardzo. Ale jak pięknie, ej, no rewelacja. No ciężki, ciężki jeszcze wywal Magda. Ciężki taki. No. No dobrze, jesteśmy... Rewelancja. Tak, w 1/3 drogi. Marcin zabukował prom bardzo tanio. Tak, lifehack, to możesz zdradzić od razu. No ale jeszcze nie wiesz, czy to zadziała, czy nie. No zadziała, co ma nie zadziałać. Ale wiecie, jak tutaj się balans w przyrodzie musi być. Co, zaoszczędził, to zaraz wyda, no. Tak, ale to, ale to jest co? Po prostu... I dlatego nie jestem aż tak zły. No, ale co masz, no zrzuciłeś rzeczy martwych, no co masz być zły, no zdarza się. Jedyne, co mnie cieszy, to to, że nie poszliśmy dzisiaj biegać. Wtedy byś potrzebowała takiej ciepłej... Bo wtedy bym chciała takiego ciepłej, właśnie bym chciała takiej ciepłej kąpieli i w ogóle, a też dzisiaj się nie czułam na siłach w sumie. Ej, ale pięknie, dobra, no to trzeba sfotografować, no proszę cię. No, mam ciastko, więc też jestem zadowolona. Co jeszcze z takich pozytywnych rzeczy? Takie mniejsze to będzie w sam raz. Co jeszcze z takich pozytywnych rzeczy się wydarzyło dzisiaj? Co się wydarzyło? Tak, wiesz. Nie chcieli nam oddać 50 punktów. No. No, więc będziemy tutaj się jeszcze odwoływać. A,
Jaj! Będziemy się kłócić o 50. O zasady. 50 funtów to już będzie 1/3 tego, co musisz połowa. Wydać na boiler. Połowa. No. Na talerz to dać, czy na desce? Na desce ładnie to wygląda. Poczekaj. Influencer roku, proszę kciuka w górę tutaj zostawić. Muszę mam je wysłać. Musisz mam je wysłać, dobrze. Mam na desce nit, ale dobra. Tam pranie się suszy, może kiedyś się wysuszy, ale bez prądu to tak słabo będzie. Statyw. Tam paczka czeka na otwarcie. No ale nie ma ogrzewania. Wprowadzaj w mylny błąd. Mylny błąd. Pięknie ci wyszło. Naprawdę. Przefantastycznie to wygląda. No ale nie musicie. No, tutaj Marcinowi trzeba kciuka w górę zostawić. No naprawdę. No patrzcie, jakie zaangażowanie. Żeby na miniaturkę piękne zdjęcie było. No cudownie. Masz takie? Duma. Duma mnie rozpiera. Pokaż. No bardzo ładne. O, od razu jak już jesteś. Jestem. A, te smaku zrobimy. O, proszę. 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 Tak się właśnie czuję. Nie, ja bym posadziła w ogrodzie. Miałam posadzić tę roślinkę, dżonkila, ale nie posadziłam. Ale pada. Masakra. No, dobra. Uważaj na orzechy. Dobra. Genialne. Tak? Smakuje? Mhm. Podziel się posiłkiem. Polecam. Jak w statkach. Kto pamięta statki? Jak to się nazywało, to w butelce, co dostawali? Ten statek w butelce, jak to się nazywało? Ale pH. Wiecie co? Z tego wszystkiego chyba wypiję sobie melisę. To po pierwsze. No spokojnie, chcesz? Co? Chcesz? Co? Taką ciepłą melisę, żeby się rozgrzać? Ja tym się napił. A i jeszcze musimy... Na rozgrzewkę to bym się napił wina. No nie, bo wino trzymamy w lodówce, nie wiadomo dlaczego. Nie wszystko, nie wszystkie butelki. To po pierwsze, zaraz sobie zrobię herbatę i też po szocie imbirowym sobie wypijemy. A po drugie, co chciałam powiedzieć, to pomału bukujemy już wszystkie noclegi. I słuchajcie, ten Eurotrip będzie przefantastyczny. Ja już się nie mogę doczekać. Aż to zasłonię tutaj, to będzie trochę cieplej. I mam nadzieję, że wam również vlogi z Eurotripu się spodobają. Jeśli takowe będę nagrywać, dajcie znać, czy chcielibyście wyjechać z nami. Bo będą się dziać fajne rzeczy. A mówisz o tym? O tym, mam nadzieję, nie no, wypali, co ma nie wypalić ten... Eurotrip? Nie, ten wiesz, ten, żeby tańszy, ale ten... To mało powiem, ludzi pewnie będzie. Powiemy po fakcie, chociaż po w sumie. Fakcie. No nie, no dlaczego po fakcie? Napiszcie, czy ktoś się wybiera do Polski z Anglii. Jeśli tak, to możemy wam lifehacka podrzucić w kolejnym vlogu. A po drugie, chyba bukujemy jeden hotel, który na Google Maps nie wygląda za dobrze. Ale. Powiem, że lifehacka na tańsze bilety na. Na ferry, na ten. Na prom. Na prom, tak. Ale podobno jest fajne, więc sprawdzimy. Będą fajne noclegi, słuchajcie. Bardzo ciekawe. No, to tyle mogę zdradzić na ten moment. A teraz planujemy dalej, bo co nam innego pozostało? And I can't help but feeling, just loving.